Witajcie moi drodzy. Dzisiaj będziemy się ze świnią. Tutaj świnia uczyć zmiany biegów. Tutaj jest dźwignia zmiany biegów, także świnia mi patrzy na rękę. Zobaczymy czy mi wyjdzie, bo jak mi ktoś patrzy na ręce albo nagrywam, to z reguły mi to gorzej wszystko wychodzi. I najpierw sobie przejdziemy przez wszystkie biegi, chociaż to nie ma takiej potrzeby. A potem spróbuję wam pokazać, że można fajnie pominąć niektóre biegi. To zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Dobra kochani, tutaj nam pika awaryjny. Nie awaryjny, tylko kierunkowskaz. Dobra. Dobra, i ruszymy sobie z jedynki, chociaż nie musimy z jedynki ruszać, bo mamy na pusto i w ogóle. Ale sobie przejdziemy teraz powolutku przez wszystkie biegi dla zabawy. Mamy dwa. Mamy trzy. Mamy cztery. Przebijamy. Mamy wysoką. Mamy pięć. Mamy sześć. Mamy 7. Kastrę musimy ją pociągnąć. I mamy 8. Redukujemy sobie na 7. Zrobimy sobie na 6. Kierunek. Zatrzymamy się. Jeszcze się toczymy. Możemy przebić na niską. I spróbujemy i jedziemy dalej z czwórki na niski. Przebijamy na wysoką. 5. Teraz się zatrzymamy. I sobie pominiemy na niskich. Mamy teraz tak, niskie. Ruszamy z dwójki. I od razu przechodzę sobie na czwórkę. Po prostu ta trójka nam jest niepotrzebna. One są na tyle się jakby tak szeroko zazębiają, źle powiedziane. No, w motocyklu nie możemy sobie pominąć biegów, a tutaj na tej niskiej, no to zdecydowanie spokojnie zauważyłem, że z dwójeczki od razu na czwórkę się przechodzi i jest płynnie, samochód jedzie, płynnie przyspiesza i nie trzeba mniej tego mieszania tymi biegami. Także widzicie, już jadę na ostatnim biegu, nawet nie wiem kiedy. Najlepiej to wszystko wychodzi, jak się nie gada i nie myśli o tym. Dobra kochani, to na tyle. Zbliżam się do bazy. Kończymy na dzisiaj tą zabawę. I niebawem, do zobaczenia.